Okej, ludzie, jeszcze raz. Zmniejszyłem sobie troszkę obciążenie i od razu będę musiał zmienić artefakt, żeby się nie bawić już w trakcie... No właśnie, w trakcie, bo będzie mnie czekało ostrzelanie żołnierzy Monolita i z chęcią wykorzystam do tego celu chyba Vintara. Tak, to przydałoby się... O, właśnie. Dwójeczka. I mamy cele. Tylko 10 pocisków na nieszczęście, a goście się już zbliżają. Aj. O, jest ich trochę, ale dobrą mam pozycję. Do cholery. Naprawdę, czemu oni nie padają? Kiepsko, kiepsko. Z tej strony położysz w mordę. Zdupcyłem się właśnie na górę. Jeszcze raz. Dobra. Gdzie ty mi tu? Jeden się próbuje podkraść. Padł. Okej, okay, jeden mniej. Wycofują się trochę. Co ty tam robisz, facet? Padł. Jest następny. Tak jakby uciekał w ogóle. Kurwa, znowu się zdupcyłem. Tu gdzieś na dachu jestem. Nie widzę koleżków. Czyżbym ja ich powykańczał tak skutecznie? Oprócz tego jednego, który gdzieś tam za drzewami się mi skitrał. Jak ja w ogóle tu wlazłem? To jest zastanawiające. Dobra, idzie, 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 idzie. Nie ma szans, stary. I tutaj jeszcze koleżka. Okej, okay, załatwiony. Czyżby chodziło o to wszystko? Super. Spotkamy się w sklepie z książkami. Dobra, idziemy do Brody w takim razie. Ja bym się jeszcze z chęcią porozglądał tutaj po tych dachach, ale nie wiem, jak się na niebezpiecznie wpitolić. Na przykład tak. Uuu, pysznie. Świetne miejsce dla snajpera. Kurde, no po prostu genialne. I tu jeszcze zejście na dół jest, dobrze wiedzieć. Ale ja tutaj załatwiłem gdzieś snajpera właśnie. Do cholery. Gdzieś w tym miejscu on powinien... Jego trup powinien leżeć. O, właśnie. Ale gość miał niezbyt interesującą mnie broń. Leki wezmę, to wezmę. Dobra, styka. To wszystko. To wszystko, ludzie. Aj, aj, tam jest... Czekajcie. Wskakuj, skakuj, Janek. Tu jest gdzieś skrydeczka. O, właśnie. Super rzeczami. Medykamenty i prawdopodobnie więcej ammo do Gauss Rifle'a. Dokładnie. Jak to wygląda teraz u mnie? Gauss Rifle niech poleci do kieszonki. Ja bym sobie zlazł stąd. O, tutaj był luk. Kurwa. Bijaj. Dobrze. Tu był luk. Może coś w środku jeszcze znajdziemy? Nie. Raczej nie. To co, spadamy do... Gdzie? Aj, aj, tu jest jeszcze tajnik. No proszę bardzo. To jeszcze nie aj, poza tym monolitowcy jeszcze do przeszukania. No tak. Więc szukamy. O, Herkules, jak najbardziej tego już więcej tych badziewi nie biorę. I tajnik, tajnik, który znajduje się gdzieś tu. Do cholendry. Trzeba się powspinać. No nie tutaj. Wow.
jeszcze wyżej. Może tu? Niezniszczalna. Nie, no nic nie widzę. Tutaj też nic nie widzę. To chyba jeszcze wyżej. Do cholery jasnej. O, jest. Pysznie. Dobrze. Auć. Wszystko, co chciałem, znalazłem. Co chciałem, znalazłem. Spadamy. Widzimy się już w magazynie, ludzie. Ja oczywiście jeszcze posprawdzam trupów. Ale widzimy się już w sklepie. Okej, do sklepu mam strasznie daleką drogę, więc przy okazji zahaczę o tę skrydeczkę. Przy okazji zahaczę o tą skrytkę i być może do bazy zajrzę, żeby zostawić trochę tego sprzętu. Myślę, że to by było rozsądne. O, w tym kierunku dokładnie. Dobra, ludzie, jestem już w pobliżu skrytki, nic mnie nie napada. Zobaczmy, gdzie i co jest ukryte w samochodzie. Uhu. O, widzę. To nie wszystko, dokładnie. Dobrze, tajnik znaleziony. No to teraz jednoznacznie do bazy, bo jestem przeciążony do cholery. Czyli ten kierunek. Jestem na bazie, sprzedałem już to, co chciałem sprzedać. Zostawiłem to, co chciałem zostawić w skrzynce. Wziąłem ze sobą to, co muszę chyba wziąć. Takie mam wrażenie przynajmniej. O, dobra, sprawdźmy te zadania. Pokazać Gauss Rifle Brodzie. Ale za to się zajmę, ponieważ jest godzina 3:16, za to się zajmę ranem. Więc idę spać do powiedzmy godziny 8:00. Uśpimy. Przynajmniej obudziliśmy się w swoim łóżku, a nie gdzieś, kurczę, z mordą Serbina przed swoją twarzą. Okej, i śmigamy oddać tego Gauss Rifle'a. Przy okazji jeszcze chyba mógłbym wpaść. Nie, tutaj nie ma sensu. Tutaj. Po tą skrytkę, więc dla was to będzie chwila. Bo ja przecież będę przeskakiwał tą część podróżniczą. O, i widzimy się przy skrytce i w sklepie. Okej, jestem już bardzo blisko tego miejsca, gdzie coś na mnie czeka. Więc już dojdziemy sobie tam wspólnie. W sumie to latarki nie potrzeba, bo jest przecież 8:37 raptem. Okej, i znowu taka skrydeczka w dziurze, z tego co widzę. Broń. Jeszcze coś. Powinno być ammo zapewne, ale coś... Chyba nie udało się wyczyścić tego do końca. O, jest i ammo. No, weźże to. Chłopie. Może nożem to trzeba oczyścić? Nie, nie da się. Te deski są nie do naruszenia, kurczę. Więc nie wezmę ammo chyba. Nie mam zielonego pojęcia, jakby można się do niego dostać w ogóle. No, z przyjemnością podniósł. Z wielką przyjemnością to nie da się. Dobra, ludzie, nie da się. Są pewne błędy, ale cóż zrobić. I tak mod jest świetnie zrobiony. Póki co ani razu nic mi się nie wywaliło do pulpitu. Wszystkie sejwy działają. Klatkować się nie klatkuje. Naprawdę działa to w miarę płynnie. W porównaniu z Misery Mode jest po prostu o wiele lepiej niż w Misery Mode, więc ja zdecydowanie nie narzekam. O, gdzie ten przeklęty sklep?
tutaj schować broń. Kurde, to cały czas za mną biegnie. I wejście jakieś. Na przykład to. Okej, jesteśmy. Jezu drogi! Pieprzone tuszkańczyki. Kurde, traf, że w tego tuszkańczyka. Fuck. No to mi niespodziankę te tuszkańczyki zrobiły. Chłopaki, robactwo wam się zaplęgło. Taka zła wiadomość. O, posmotrzeć konstrukcję, tylko po co? Po co mam tu patrzeć na tą konstrukcję? To jest świetna ta antena. No nic, gadamy z... O, on nam nic nie chce. Brodzie mam pokazać. Nie chce powiedzieć, więc do brody. Masz ją? To na pewno Gauss Rifle? Tak. Popatrz, jaki design. Super. Myślisz, że to zadziała? Nie wiem. No, warto spróbować. I mamy tak. Aha, jeszcze coś broda mówi. Na pewno. Więc... postanowione. Gauss zostaje u ciebie, póki nie dowiemy się, gdzie jest Serbin. I tak, zachronić, schować Gauss puszkę. I zaczekać na dane od brody. No, jeszcze się zobaczymy. Okej, okay. Może Szalej coś nam jeszcze powie? Nie, Szalej już żadnego zadania super ekstra tajnego nam nie chce zaproponować. Pieprzone kurczę tu szkańczyki, tak nie przestraszyć. Ale jaja, i gdzie ja mam w ogóle zadania teraz? O. No to walę na bazę. Lecę na bazę, ludzie, i będę kończył ten odcinek. Bo cóż więcej mi zostało do roboty? Nic, generalnie. O, o, o. O, ho, ho, ho. Serbin. Serbin do mnie się zgłosił. Czekajcie, bo to wymaga przeczytania. Więc tak, co mi Serbin powiedział? Więc Serbin powiedział... jak ci się podoba Gauss Rifle? Super jest, prawda? W skrócie, czekam na ciebie w Prometeuszu. Zadanie, coś się ruszyło do przodu. Pójść na spotkanie z Serbiną. I Mason, my do brody się zgłaszamy. Mam właśnie spotkanie z Serbiną w kinoteatrze. W kino. Po cichu się dołączcie. Szalej. Tylko nie bez bohaterstwa, Mason. Zabiją cię. Dobrze. Będę na... gdzie? Na kryszy. Na dachu kafe. I będę cię osłaniał. I dwa nowe tajniki. Ale jaja. No to nieźle się tutaj dzieje z fabułą. Ten tajnik odpada, ten odpada. Gdzie są te nowe tajniki w takim razie? Kij go wie. A ja mam się spotkać tutaj z Serbiną. No dobrze. Miałem iść do bazy. Ale pójdę do bazy, do cholery. Nie ma bata, muszę zostawić jedną broń i wziąć ammo do Gauss Rifle'a. Okej, zostawiłem sobie Gauss Rifle'a jako snajperę i zostawiłem sobie Kałacha jako broń taką bardziej szybkostrzelną. Mam 36 kg obciążenia i chyba pora na to, żeby udać się na spotkanie. Więc widzimy się już przy kino. Okej, okay, a oto i nasze kino. Gdzieś tutaj ponoć jest kafeszka, na której powinien być nasz przyjaciel. Teraz nie wiem, na którym dachu się go spodziewać, szczerze powiedziawszy. Prometeusz jest.
nie widzę na razie żadnej... nikogo z grupy Monolita. Mam nadzieję, że mój kolega gdzieś tutaj faktycznie urzęduje. Serbin wrócił. Do cholery. Wezmę Gauss Rifle'a. Ja, bata. No i gdzie on, że jest? Serbin? No cześć, Mason. Jak ty źle ze mną postępujesz? Postanowiłeś mnie zabić? Nie uda ci się to. No, spróbować warto było, prawda? A ilu was już próbowało to zrobić? Wy, stalkerzy, nie możecie się... Nie znacie końca zabawą. A, przy okazji, teraz zacznie się to, co najciekawsze w tej zabawie. Ja się o to postaram. O czym ty mówisz? Oruże na ziemię, bystro! O właśnie. Ty puszkę-to spręć. Teraz... Efektywnie, prawda? No nie bardzo. Coś taki pochmurny. No nic, ja muszę iść. No, gości ja nie zostawię samych. Przed tobą stoi wybór, Mason. Kto jest dla ciebie ważniejszy? Najemniki czy stalkerzy? Czyich wierność? Wyższa pieniędzy. Nie potrafię tego przetłumaczyć do końca. I do cholery nie wiem, co się dzieje. Pomóc stalkerom lub pomóc najemnikom. Do cholery. Dobra. Weźmy, powiedzmy, że... Nie wiem, co zrobić, do cholery, szczerze mówiąc. Granat. Rzucić granat. Masz pieprzone. Wbiegłem na granat, jak ja jestem inteligentny, do cholery. Za granatem, okej. Nie wiem, co mam tutaj zrobić tak do końca. Pieprzone psy, dobra. Nie wiem, komu pomagam na dodatek. Okej, przeładujmy. Coś tu jeszcze? Jeszcze psy. Chodź tu. Padł. Kurde, co za twarde bydle. Komu ja pomagam? Komu pomagam, a komu przeszkadzam? To jest dobre pytanie. Łooo, piesek. Tutaj. Padł. Krwawie leciutko. Łożesz w mordę. Tam się dzieje dopiero. Jeszcze pies. Serbin, jak ty to zrobiłeś, że... Do cholery. Że ściągnąłeś te mutanty tutaj. Do cholery. Ile was tutaj? Gdzie ty jesteś? Chodź tu, głupi... Głupi psie. Nie wiem, gdzie on jest. Dobra, w końcu się tutaj się dzieje... Dzieją ostre rzeczy. W co oni strzelają? Dobra. Gauss Rifle. Okej. Pomogłem stalkerom. A gdzie najemnicy? Tam. Lecimy na najemników pomóc im w takim razie. I znowu ten pies pieprzony. Przeładuj. Dobra, są najemnicy. Gdzie... Co się tu dzieje, chłopcy, u was? To jest dobre pytanie. Snorki u was! U was snorki. I co ja mam? Jak ja mam wam pomóc? Z chęcią bym pomógł obydwu grupom, tylko teraz... Nie za bardzo wiem jak. Tam się jeszcze coś dzieje. Pogadać z brodą. I co? Komuś nie pomogłem, komuś pomogłem. Do cholery, jednak wybór padł. No cóż, zobaczmy, czy faktycznie
Mam nadzieję, że nie zaczną do mnie strzelać moi byli przyjaciele, chyba że tutaj już tylko trupy ich zostały. A i te nieruszające się kropki wskazują na to, że zostały trupy. Do cholery jasnej. To by było kiepskie rozwiązanie. To było bardzo kiepskie. A, idź. Poważnie? Kim ty jesteś? Najemnik. Kurde, nie pomogłem im. Truboczyst jakiś. Kimkolwiek byłeś, szkoda. Bardzo mi żal. Holender. Najemnicy. Co to za najemnicy do cholery byli? Skąd oni się tu w ogóle wzięli i gdzie są ich trupy? Gdzieś tutaj. A ty byłeś kim? Oróżejnik jakiś. O, szkoda. I tu jeszcze najemnik. A, to znowu Serbin. Do cholery, Serbin, co ty tu robiłeś? No nic, dwóch najemników zginęło. Naprawdę żałuję tego. Ale nie byłem w stanie jakoś im za bardzo pomóc. Aj, jak stąd wyjść? Dobra, i widzimy się w takim razie przy spotkaniu gdzie? Z Brodą. A Broda jest tutaj. O, właśnie. Czyli generalnie pomogłem Brodzie. Serbin znowu uciekł. Biegać całe życie on nie będzie w stanie. A póki co wracamy na bazę. Niby gdzie ta moja baza teraz jest? U Szalego. O, no dobra, ludzie. Cześć. W takim razie kończymy ten odcinek. I widzimy się w następnej porcji przygód. Nie wiem co za bardzo, co mnie tutaj będzie czekało, ale mam nadzieję, że coś ciekawego. Także cześć czołem, do zobaczenia.